Serwus, serwus, witam was, słuchajcie. Nie wiem, czy kojarzycie, jest taki kanał Keto Kocur, polecam dla osób, które chcą być na keto. No i on ma koncepcję takiego demona wewnętrznego, obżarstwa, takiej wewnętrznej świni. No i czasem tak jest, że ta wewnętrzna świnia mówi, zjedz to, zjedz to. No i przychodzi taki ketogeniczny Hans i krzyczy, nine. A powiem wam, ja dzisiaj zrobiłem swoją wewnętrzną świnię w jajo i kupiłem czekoladę, świnia krzyczy wii i Hans też, ja, dlaczego? Bo mam taką czekoladę, znaczy już prawie nie mam, szczerze powiem wam, bo już mało zostało. To jest 100% kakao w kakao. Ania, jak ci smakowało? No, więc nie mam wspólników do tego. Słuchajcie, to mam... To ma, słuchajcie, 11 gram węgli w 100 gramach, a opakowanie jest 50 gram, więc tu mam 5,5 grama, mogę sobie zjeść to bezkarnie i Hans syty i świnia cała, więc polecam wam, po prostu kupujcie, próbujcie, nie jest to dobre, ale to też... Znaczy, no to ja pokazywałem opakowanie, słuchajcie, kupujcie, to nie jest dobre. Od razu wam mówię, no chyba, że jesteście fanami takiego kakao, a ja wyjadam kakao z tego, z pudełka po prostu na łyżki, ale to jest lepsze od kakao, bo przy kakao muszę później siedzieć 15 minut cicho, aż się całe tam gdzieś nasączy, że tak powiem, i że mogę zjeść. No, a tutaj słuchajcie, po prostu sobie opierdalam czekoladkę i mogę mówić, no. Fajna jest, no polecam wam. Czekajcie, teraz jak tu się zamknąć? Prosto. Nie mówić. No cóż, wygląda na to, że udało mi się na ślepo zmontować i odpalić borniaka. Troszkę delikatnie wieje, ale zamknąłem przepływ powietrza. Więc no cóż, no dymimy. Teraz 2 godziny. Przepalania technologicznego. Przyjdę za 10 minut, sprawdzę, jak to się dzieje, jak tu działa, czy nie ma płomienia, temperatury i będziemy dalej działać.